Bardzo się cieszę i gratuluję wytrwałości. Przed nami ostatnie nasze spotkanie, które mam nadzieję, że jest tylko i wyłącznie preludium, wstępem do, do tej długiej, długiej wędrówki, do naszego ostatniego oddechu. To też jest takie bardzo wzruszające w hospicjum, w Centrum Wsparcia po Stracie, że właśnie dzieci, które przychodzą na świat na ten jeden, jedyny oddech, tak jakby to było ich główne zadanie zostawić jeden oddech. My oddechamy bezwiednie wiele długich dni, tygodni i miesięcy, ale rzadko zdarza się taki moment, że nagle siadam, zatrzymuję się i łapię oddech pełną piersią. I gdzieś tak chylę czoła przed tymi wszystkimi historiami hospicyjnymi, bo nie mam wątpliwości, że, że ten moment, w którym ktoś łapie oddech, zawdzięcza temu dziecku. Które przyszło na chwilkę, w pełnej skromności, w ciszy. Przyszło, żeby oddać oddech, który może ty dzisiaj złapiesz pełną piersią pierwszy raz w życiu. Uwierzysz w miłość, która wszystko przetrzymuje i która będzie szukać Ciebie do ostatniego oddechu. Są ludzie i historie, które spotykają tę wielką, wieczną miłość. Na samym początku, ale są też ludzie, którzy nie spotykają jej, tułając się przez wiele długich lat na świecie, spotykając ją dopiero na końcu. I to jest też wielka, wielka, wielka tajemnica. Yy, I mam nadzieję, i z wielką wdzięcznością yy, pochylam się nad tymi wszystkimi historiami, i też nad Twoją historią. Yy, wierząc, że nawet jeżeli wszystko tracę, codziennie mam szansę stawać się jeszcze lepszą wersją siebie. I nawet jeżeli nie mam motywacji zrobić tego dla siebie, to mogę to zrobić dla kogoś, kto właśnie teraz w ciszy swojego domu, w samotności, oddaje swoje życie. Może właśnie dla ciebie, może właśnie za mnie, za moje słabości. Po to, żebym uwierzyła na nowo. Po to, żebym dała miejsce w swoim sercu nadziei, że nawet mnie, takiego połamanego, można kochać. I ostatnia nasza historia yy, o człowieku, który nie miał połowy siebie i odzyskał wszystko. Yy, nie mam wątpliwości, że był bogatszy niż my wszyscy razem wzięci. I może jest to historia o tobie. Ale tego jeszcze nie odkryłeś. Nigdy go nie miałem, a sporo sobie wyobrażałem. Wzrastałem z historią jak tatuażem na czole. Zginął, kiedy jechał za szybko samochodem, blisko domu. Rozbił się o drzewo, pod którym od tamtej pory kilka zniczy stało. Trasa szybkiego ruchu. Chodziłem tam zapalać lampki z moją mamą, odkąd pamiętam. To uderzenie miało miejsce, kiedy ja byłem jeszcze w brzuchu. Zazdrościłem wszystkim kolegom taty. To był mój wielki kompleks. Wystarczyło, że słyszałem o wspólnej grze w karty, majsterkowaniu, o prezentach na urodziny, delegacjach i cechach charakteru ojców, moich kolegów. Wściekły biegłem na cmentarz i kopałem w pomnik. Da dawało mi to ulgę, a potem ogarniał mnie jeszcze większy wstyd. Byłem zły. Babcie, ciotki, nauczycielki wciąż mówiły mi, taki żywiołowy chłopak, chuligan, tak to jest, jak wychowuje się bez ojca. Chodziłem więc po świecie, jakby ktoś odrąbał mi siekierą połowę siebie. Po tacie zachowało się niewiele rzeczy. Mama chyba wszystko wyrzuciła, ale w piwnicy znalazłem dosyć szybko jedno pudełko, a tam prawdziwe skarby. Pamiątki po moim tacie. Część stamtąd wykradłem. Był klucz zardzewiały, płaski i trochę innych narzędzi. Klucz zabrałem, reszty nie ruszałem. Ale klucz ze sobą nosiłem wszędzie, jak talizman. Klucz do mojego serca. Bawiłem się, że drzewo otwieram, na którym zginął i tam się z nim spotykam. Zbiegałem do piwnicy często, była też tam jego koszula, ze ślubu chyba. Przymierzałem ją od do nastoletnich lat. Kiedy zaczęła pasować, wiedziałem: Jestem już mężczyzną. Portfel i wszystko, co w nim zostało, oglądałem milion razy. Zdjęcie mamy uśmiechniętej ja jej takiej nie znałem. Obrazek Matki Bożej, sporo monet, kilka banknotów, lista zakupów, którą czytałem od przodu i od tyłu. Do teraz kupuję te same rzeczy w sklepie spożywczym. Pod moim drzewem nauczyłem się go spotykać w kroplach deszczu. Kiedy głupio mi było wciąż się mazać z różnych powodów? Często kiedy ryczałem i się tego wstydziłem, zaczynało padać, jakby on rozumiał Łez i kropel deszczu nikt nie rozróżniał. Niedaleko był przystanek PKS. Pamiętam każdy autobus i to, ile się spóźniał. Patrzyłem na samochody. Tysiące przez te lata, które przejeżdżały koło tego drzewa, jakby nigdy nic. Czemu nie mój tata? Nauczyłem się go spotykać we wszystkich zakątkach świata w promieniach słońca, w powietrzu, zwłaszcza tym gęstym w lato, kiedy asfalt się topił, a ja miałem cień. Po latach odpalałem znicza, potem papierosy. Najwięcej chwil spędziłem w miejscu, w którym mój ojciec się zatrzymał chwilę po tym, jak gnał do mojej mamy, która w ciąży. Patrzyłem na dym, papierosa, który pewnie jak jego dusza, zakręcił się wokół liści. Długie lata, wszystkie pory roku spędzałem tutaj. Coraz więcej rozumiejąc, słuchając, jak wielu moich kolegów ma ojców, ale ich nienawidzi. Nie rozmawiają z nimi. Jedni piją, drudzy stradzają. Inni niby są, ale nieobecni na kanapie, w pracy, a potem znowu na kanapie wegetują. A ja? A ja? Wychowany przez ulicę. Pewnego dnia zgasiłem papierosa, bo zrozumiałem, że to ja mam niebywałe szczęście. Chyba wiem, jak szumi drzewo życia w raju, z którego przez te wszystkie lata patrzył na mnie mój tata.